Ja wam to muszę pokazać. Popatrzcie, segregacja, szkło, plastik, papier, inne. Popatrzcie tutaj, jak ładnie jest, też pokazane, elegancko, tak. I z tamtej strony również. Jeszcze raz wam pokażę na górę. I uwaga, tada! No to macie swoją segregację, śmieci. Jestem na stacji paliw i po prostu mam z tego bekę, nie? Tak więc tutaj segregacja u góry. Tutaj też karteczki z każdej strony. A tu segregacja wygląda tak. No, pozdrawiam was serdecznie. Ja jeszcze nie wiem, ile razy się z wami dzisiaj połączę, nie? Pa, pa. Witajcie kochani, po raz kolejny jesteśmy na tej samej stacji paliw i postanowiłam zobaczyć wszystkie śmietniki. Tak więc segregacja wygląda następująco. Jest jeden kubeł w środku, papier, plastik, szkło i inne śmieci. I tak wygląda tutaj, słuchajcie, tak nas ujarobią na każdym kroku z różnymi rzeczami. Idę dalej wam pokazać. Wtedy akurat przejeżdżałam, zobaczyłam przez kompletny przypadek, że tak jest. Ale dzisiaj jestem po raz kolejny i w każdym śmietniku jest to samo. To jest kolejny śmietnik. Tak więc tak wygląda segregacja. Wy myślicie, że w rogu wrzucacie papier, albo plastik, albo szkło, tak? I że segregacja istnieje, ale na tej stacji paliw segregacja nie istnieje. Tak więc postanowiłam, aby się jeszcze raz się kolejny śmietnik. Proszę bardzo. Tak więc dzisiaj będzie dłużej, wtedy pokazałam wam dosłownie kilka sekund. Dzisiaj będzie dłużej, teraz wam pokażę z daleka. Trzy śmietniki, jeszcze pokażę wam czwarty, żeby nie być tu. A zobaczymy, jak to tam wygląda, chociaż nie, bo tam jest taki poziomy. Idziemy zobaczyć jeszcze czwarty. To sama sytuacja. To jest właśnie ich segregacja. Tak właśnie wygląda segregacja śmieci. To jest ta sama stacja paliw, co wtedy, co tak się śmiałam, nie? No w zasadzie się śmiałam, tylko myślałam, że dobra, może zabrakło im worków odpowiednich. To było jakoś po weekendzie, bo to był poniedziałek, zabrakło im odpowiednich worków, no ktoś kubeł wsadził, jakiś, wiecie, pracownik, coś tam i tak dalej. No ale minęły dni, tak? Kilka dni minęło. Bo dosłownie byłam tutaj w poniedziałek i byłam tylko przy jednym śmietniku, to zauważyłam. Teraz sprawdziłam wszystkie, we wszystkich jest ta sama sytuacja i tak właśnie wygląda segregacja. No, tak więc wy myślicie, że wrzucacie, a jest jeden zbiorowy kubeł wszędzie, wszędzie. No są pewne wytyczne, są segregacje, podlegają pewnym wytycznym i tak właśnie wygląda wszystko w naszym kraju praktycznie. Że czegoś nie dotkniesz, no to widzisz, że jesteś robiony w ciula. No, pozdrawiam was serdecznie. Nie to, żebym coś miała do tej stacji paliw, bo przyjeżdżam tutaj, tak, i tankuję paliwo, bo mi się podobają tutaj ceny na przykład, tak. Obsługa też jest spoko, co nie zmienia faktu, że tak nas robią w ciula, no. Na każdym kroku i to jest tylko taki przykład. Pozdrawiam was serdecznie, uciekam dalej. Przede mną, a nawet bym powiedziała, że przed nami długi wyjazd, tak więc też się będę pewnie z tego wyjazdu z wami łączyć, pokazując wam jakieś ciekawostki. Ja też będę w leśnictwie pewnym przeprowadzać wywiad. No i tyle, no słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, co tutaj dużo mówić. Sytuacja tak wygląda w każdym tutaj śmietniku na tej stacji paliw. I tyle w temacie. I tyle w temacie. Pozdrawiam.